Witajcie w telewizji Mikrogeneracja. Jesteśmy w Latabo na wysokości 3500 metrów. To jest taka osada opuszczona w zimę. Salam alejkum. Jest poranek. No i dzisiaj po raz pierwszy nasza bateria litowa została wyczerpana do dna. Ale Pablo, jak to konstruktor, inżynier sobie poradził i zmostkował bezpośrednio z baterii. Więc nad ranem napięcie naszej baterii litowej wynosiło 7 V. A jak wiadomo, żadne ogniwo nie lubi rozładowania poniżej 5 minimalnego. Byłem tutaj już koło 6 odśnieżać panele. Mamy tutaj panele słoneczne razy 2, ponieważ mamy 2 regulatory ładowania i te, tak jak widać, bardziej od popołudnia działają, a te od poranku. Tam za mną w chmurach jest Nanga Parbat. No i teraz zejdziemy na dół i pokażę wam resztę elektrowni. O, panowie się przejęli rolą, odśnieżają na zapas. A to dlatego, że dzisiaj rano zabrakło im światła. Ponieważ ten apartament i kolejny apartament zasilane są przez nas system, ale ten jako zamieszkały przez Europejczyków najwięcej energii pożera z powodu różnych rodzajów laptopów i innych bzdetów. Więc w tej chwili chłopaki są na górze i robią cień, więc nie powiem wam ile mocy leci. Ale jeśli chodzi o regulatory ładowania, to tu jest jeden, tu jest drugi, tu jest bateria litowa o pojemności 60 amperogodzin, tu jest falownik 220, ładowarka do baterii lipo małych, gniazdo 12 V, ładowarka baterii 12 AA, akumulatorków AA i kolejna ładowarka akumulatorków AA, radio i cały karton innych ładowarek. A w tej chwili mamy godzinę 9:30 rano i po odśnieżeniu z dachu 141 W. No, zobaczymy, czy dobije do 200 w południe. 42 amperogodziny wyciągnięte z baterii. Chłopaki, dopiero radyjko wróciło, prąd wrócił. Wyjąłem te jumperki, które Pablo najprawdopodobniej wsadził rano. I bateria rozładowała się do 7 V dzisiaj. Witamy na łączach, próbowałem cię wcześniej wywołać. Jaki tam jest plan? Słyszałeś, jakie pogody są teraz na dniach?